To jest taka tajemnica i anegdotka, którą w sumie zdradzam znajomym gdzieś w takim ograniczonym kręgu, To tutaj. ale tutaj też jak najbardziej mogę o tym powiedzieć, bo w sumie wpłynęło to na to, że na pewno paręnaście, 10 tysięcy na przestrzeni lat udało się zaoszczędzić. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Filip Nowobilski. Piątaszka Filip. Cześć. Filipa pewnie znacie, Filip jest autorem programu i kanału na YouTubie Duży w Maluchu, gdzie przeprowadza wywiady i między innymi taki wywiad mieliśmy okazję dzisiaj i nagrać, więc u Filipa na kanale już jest dostępny ten materiał, a my dzisiaj porozmawiamy z Filipem na temat jego inwestycji, na temat jego podejścia do pieniędzy, podejścia do oszczędności i do zarządzania, bo Filip jest twórcą z dużym sukcesem na YouTubie, ale mnie bardziej interesuje to, jakie on ma podejście do nieruchomości, bo wiem, że dokonał pewnych zakupów i myślę, że w perspektywie swoich 20 kilku lat życia no, udało mu się kupić jakieś nieruchomości i dobrze ulokować. Więc powiedz mi, jakby może zacznijmy od tego, jaka jest twoja najnowsza inwestycja. Co możesz o tym powiedzieć? Na początek to się przywitam z naszą publiką. Na pewno paru moich widzów też wpadło i przy okazji tych, którzy nie widzieli jeszcze odcinka z Danielem, który pojawił się niedawno na moim kanale, to zachęcam do tego, żeby kliknęli w opis, bo tam właśnie na pewno jest link do tego najnowszego wywiadu. A jeśli chodzi o kwestie nieruchomościowe, to ja bezpośrednio takim wielkim autorytetem w branży się na pewno nie czuję, bo sam korzystam z porad innych osób, które na tym rynku zjadły zęby, ale jednocześnie nie wykluczam, że w przyszłości tym segmentem się bardziej zainteresuję. Mam już kilka nieruchomości kupionych, które po pierwsze na siebie pracują, albo raczej będą pracowały, gdy już się ta pandemia skończy i finalnie ja być może przeprowadzę się do tego takiego swojego bardziej docelowego mieszkania, które jest tym najnowszym nabytkiem. Już mówię, w czym rzecz. Postanowiłem kupić mieszkanie w centrum Krakowa. Można powiedzieć, że w jednej z droższych miejscówek w mieście, ale to nie z tego względu, że jestem snobistycznie nastawiony do rzeczywistości, bo absolutnie tak nie jest, ale z tego względu, że wedle różnych praw socjologicznych, ekonomicznych w czasach kryzysu zawsze jest grupa osób, która ma pieniądze i te pieniądze inwestuje w dobra luksusowe. I takim dobrem luksusowym jest to mieszkanie, o którym myślę, z w sumie 100-metrowymi przestrzeniami na dachu, czy takim tarasem, można powiedzieć, do własnego użytku i aranżacji, plus 70 kilka metrów przestrzeni takiej użytkowej na co dzień, w dobrze rozplanowanej, basen, siłownia, rzut beretem do Wisły, widok na Wawel i to wszystko wpływa na to, że no wiem, że jeśli będzie potrzeba sprzedania tego za 2 lata, to zrobię. Z deweloperem też się tak umówiłem, że jest możliwość cesji umowy deweloperskiej, więc zakładam, że nawet jeśli stwierdzę, że z jakiegoś powodu ta inwestycja, która powstanie za 2 lata, nie będzie mi odpowiadała, no to wtedy mam możliwość zaproszenia potencjalnego kupca już do nieruchomości, która stoi, wywołanie jakiegoś odpowiedniego zachwytu, wrażenia i tak dalej i podwyższenia ceny, o, nawet jeśli ja przykładowo sprzedałbym o 1000 zł więcej, w co nie wierzę, że tylko tyle, no bo ja kupuję to na etapie dziury w ziemi, w bardzo w sumie preferencyjnych, można powiedzieć, w warunkach, biorąc pod uwagę stawki na rynku w tej lokalizacji, no to jakbym na jednym metrze zarobił 1000 zł, no to już jestem 70 parę metrów do przodu. 70 parę tysięcy do przodu, więc to jest też jakieś coś, co powoduje, że śpię spokojnie, a mam też 2 lata, żeby się finalnie określić, czy tam będę chciał zamieszkać, czy nie. No bo tak jak wspominałem, blok czy też ten budynek jest w trakcie prac. I co ważne w kontekście tej nieruchomości, no to to, że wybrałem sobie ulicę, na której de facto nie ma miejsca na postawienie nowych budynków. I jestem przekonany, że to też wpłynie na atrakcyjność gruntu. Okoliczne nieruchomości no to sprzedają bez basenu, tarasu i siłowni za
15-16 tysięcy, a w okolicach 16 z haczykiem ja kupiłem coś, co jest wzbogacone o te jeszcze dodatkowe rzeczy, więc to jest im plus duże. Okej, czyli kupiłeś dla siebie pod własne potrzeby, natomiast udało Ci się wynegocjować z deweloperem, co nie zawsze się da, nie każdy się na to zgodzi, że będziesz mógł naprawdę z tej umowy się wycofać i podstawić na swoje miejsce nowego kupca, natomiast Ty sobie zgarniesz różnicę między ceną, którą Ty dogadałeś, a między tym, co on chce zapłacić. Tak? Oczywiście. Tak. Masz opcję, furtkę wyjścia, furtkę ucieczki albo funkcję monetyzacji swojego zysku tu i teraz, więc bardzo, bardzo fajnie. A to był rok 2020, prawda? Gdzie wszystko było pod znakiem zapytania. Nie bałeś się, że coś się wydarzy, że nagle skończą Ci się pomysły na zarabianie pieniędzy albo... No, Nie bałem się. Akurat pod względem tej nieruchomości kompletnie się nie bałem. Zresztą też miałem świadomość co do tego, że z pieniędzmi zarobionymi coś trzeba robić, jeśli się ich nie chce stracić, trzymając po prostu na koncie w banku. Nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby zajmować się wieloma różnymi biznesowymi projektami. Czasami rozmawiam ze swoimi gośćmi, którzy też na przykład są, nie wiem, 10-20 lat dłużej w biznesie. No ja mam dopiero 29 lat, więc jeszcze troszeczkę czasu mam na to, żeby sobie swoje poczynania zdywersyfikować. Mam powiedzmy, że ze 4 źródła dochodu. Nigdy nie ukrywałem, że YouTube jest głównym źródłem. Fantastycznie się to rozwinęło przez lata i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast no, nieruchomości są takim fajnym biznesem pod kątem tego, że nie jest to bardzo angażujące i daje albo stopę zwrotu, albo zabezpieczenie kapitału i to są rzeczy, które bardzo cenię. Nie tylko ja, ale też moi goście, bo często te tematy podpytuję też osoby, które pojawiają się w moim programie, chociażby Sławka Peszkę, byłego reprezentanta Polski, który ma chyba 8 mieszkań pod krótki termin, pod krótki wynajem w Warszawie i też jest z tego bardzo zadowolony, więc myślę, że to nie przypadek, że właśnie tak dużo osób w te nieruchomości inwestuje. Business Rider. I wspomniałeś mi, co było dla mnie bardzo ciekawe, że bardzo skrupulatnie zarządzasz swoimi wydatkami. Czyli na przykład, jeżeli masz jakieś potrzeby własne do zakupów, to zapisujesz każdy wydatek, tak? I uważam, że to jest bardzo słuszne, no bo to daje Ci kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Powiedz coś więcej o tym, no bo mało kto to robi. To znaczy, powiem Ci tak, to jest taka tajemnica i anegdotka, którą w sumie zdradzam znajomym gdzieś w takim ograniczonym kręgu. Ale tutaj też jak najbardziej mogę o tym powiedzieć, bo w sumie wpłynęło to na to, że na pewno paręnaście, dziesiąt tysięcy na przestrzeni lat udało się zaoszczędzić. Ja generalnie w okresie szkoły średniej, mając ograniczony budżet na różnego typu wydatki, bo ja niestety nie urodziłem się w rodzinie, która pozwoliłaby mi na to, że no nie wiem, na 18 dostaję, wiesz, sportowy samochód, a na 20 apartament w centrum Krakowa, więc do wszystkiego musiałem dojść sam. Nas była czwórka w domu, mówię tutaj o rodzeństwie, w sumie mam trójkę rodzeństwa, ojciec pracownik naukowy, powiedzmy, że taka typowa średnia półka, ale raczej z racji członków i tego, że rodzina była większa, no to też na pojedynczego członka rodziny dochody, czy też wydatki, no nie były na najwyższym poziomie. Więc ja wtedy wziąłem sobie karteczkę w tamtych czasach i każdy wydatek planowałem. Na przykład dżinsy na jakichś wyprzedażach, bluza, cokolwiek. Wiadomo, wchodzimy do sklepu, mamy różne bodźce, które wpływają na to, że kupujemy rzeczy, których nie do końca potrzebujemy. Ja miałem taką zasadę, że zawsze przed sezonem wyprzedażowym wpisywałem sobie, co konkretnie potrzebuję i wtedy idąc do sklepu, nawet jeśli by mi się tysięczne buty spodobały, nie wiadomo jak, wiedziałem, że ich nie potrzebuję, bo na tę porę roku mam jakieś inne buty w paru modelach, więc odpuszczam i kupowałem sobie tylko rzeczy tak pragmatycznie, które potrzebowałem. I ten pragmatyzm ewoluował i przeniósł się na wiele innych życiowych płaszczyzn, a sam ten plik, no wtedy zapisy z kartki ewoluowały i dzisiaj są prowadzone w jakimś Excelu na komputerze. I też tak jest faktycznie, że no jak zabieram się do jakichkolwiek zakupów, to kupuję tylko to, co wcześniej sobie zaplanowałem i mam nad tym kontrolę. Oczywiście czasami jakiś spontan się zdarzy dla własnej przyjemności, ale większą przyjemność nawet mam z tego, że wszystko mam tak poukładane i zaplanowane, że nie potrzebuję się dodatkowo jakby bodźcować nieplanowanymi zakupami. I wtedy mniej czasu ludzi schodzi na te zakupy, bo wiesz, czego szukasz, wiesz, czego potrzebujesz, a nie oglądasz i szukasz czegoś ładnego, tak? Tak. Często... Mam
inne, ciekawsze atrakcje w życiu niż chodzenie po sklepach. Mhm. Okej. I teraz to dotyczy nie tylko rzeczy, ale też wszystkich twoich wydatków, na przykład jak byś robił remont mieszkania, czy twoje, nie wiem, czy inne rzeczy, czy edukację, czy cokolwiek innego, też budżetujesz to? Tak, raczej tak. Jak urządzałem pierwsze mieszkanie parę lat temu, to pamiętam, że wtedy poradziłem się paru osób dobrze zorientowanych w branży i robiłem też takie mikro przetargi na pojedyncze rzeczy w domu. Oczywiście, gdybym miał to odpowiednio zeskalowane i posiadał 10 nieruchomości, to by było bardziej to efektywne, ale przykładowo zaprosiłem chyba 4 stolarzy do mieszkania i jeśli chodzi o kuchnię, no to wahała się cena między 20 a 12 tysięcy złotych. Za de facto to samo. Jeśli chodzi o jakieś szafki na wymiar, na przykład do łazienki, to pamiętam, że między 600 a 2400. Więc robiąc takie mikro przetargi, zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. Tak naprawdę bardzo dużo, to jest relatywne, ale na tamten czas to było sporo. Każdy inaczej wycenia swoją pracę. Jeden sobie wycenia roboczą godzinę za 20 zł, drugi za 200 zł, tak naprawdę. I to jest ta sama często usługa, a niekoniecznie, nie zawsze się różni jakością, a czasami tylko i wyłącznie tego, czy ten klient ma, czy ten wykonawca ma większe obłożenie po prostu. Tak, ale też termin był dla mnie istotny, no bo jeśli na przykład na tego tańszego musiałem czekać rok, czy tam pół roku, no bo takie czasami były terminy, no to oczywiście się na to nie decydowałem, ale jakby w ten sposób faktycznie robiąc takie wyceny można realnie zyskać. Liczę swój majątek netto, czyli raz na kwartał robię sobie taki rachunek sumienia i widzę, w związku z tym, że mam wiele kont, wiele spółek, wiele nieruchomości, wiele różnych, nazwijmy to, worków, gdzie trzymam aktywa swoje. Ciężko jest to wszystko zobaczyć jak na tacy bez jakiegoś zestawienia, więc to się zmienia, bo raz kupiłem mieszkanie, raz je sprzedałem, raz zainwestowałem tu, raz wyszedłem z inwestycji, więc to się rotuje, więc ja, żeby pilnować mój majątek netto, muszę go analizować, tak? I pytanie, czy ty też tak to robisz, czy tylko robisz bardziej kwestię, pilnujesz wydatków, żeby, nazwijmy to, kontrolować ilość tego, co zarabiasz i tego, co wydajesz? To znaczy, środki, które zarabiam, staram się na bieżąco reinwestować. No i to są tak przemyślane ruchy, że poświęcam na nie bardzo dużo czasu i finalnie mogę jedynie z czasem śledzić potencjalne zyski przed monetyzacją danej, czy to nieruchomości, czy jakiegokolwiek inwestycji, czy też motoryzacyjnej. No, generalnie dużo czasu poświęcam na research. Ja myślę, że to jest taka dziennikarska naleciałość, która procentuje w innych sferach życia. I na pewno, wiesz co, wszystkie tak naprawdę rzeczy związane z finansami mam bardzo dobrze poplanowane. Jestem też tak zoptymalizowany podatkowo, że ciężko by coś więcej z tego było wycisnąć i myślę, że to jest też zasługa poniekąd bardzo partnerskiej relacji z księgowym, z radcą prawnym de facto, który no, wprowadzał mnie w pewne meandry księgowości, a ja to rozbudowywałem, dostosowując do własnych potrzeb, mając świadomość co do tego, że on nie jest w stanie do każdego z klientów podejść tak bardzo indywidualnie, a jednocześnie ma sporą wiedzę, więc ja się starałem też, łącząc z Krajową Infolinią Podatkową, swoje jakieś systemy wdrażać, pytając o to, czy jest to ok, jednocześnie konsultując się ze swoim radcą prawnym i finalnie naprawdę wszystko jest bardzo dobrze, mam wrażenie, poukładane. I też w pewnym momencie życia odkryłem, że zamiast brać kolejne zlecenia, czasami jest się warto pochylić nad swoim, nazwijmy to, majątkiem czy kwestiami podatkowymi, troszeczkę w tym pogrzebać, oczywiście w zgodzie z prawem w 100%, bo ja sobie cenię ponad wszystko spokojny sen i wszystko jest u mnie w 100% legalne i zawsze będzie. I finalnie pogrzebać, zastanowić się, co można zrobić lepiej i dzięki temu też jakąś kwotę zarobić. No bo to jest tak, że jak już zarabiasz dobre pieniądze, to czasami pochylenie się nad podatkami i zastanowienie się, czy można to robić tak legalnie, ale inaczej, w inny sposób, czy skorzystać z jakiejś ulgi podatkowej, czy przejść na inny sposób rozliczenia, no bo tych sposobów jest kilka tak naprawdę, tak? Jako przedsiębiorca masz i parę możliwości. Czasami jest tak, że na jednym zastanowieniem się zarobisz więcej niż
biorąc kolejne zlecenie, czy robiąc kolejną aktywność. Tak. Poza tym u mnie taka optymalizacja podatkowa stała się swego rodzaju taką pasją, albo nawet nie, że optymalizacja podatkowa, ale unikatowe podejście do kwestii finansowych. Właśnie ten racjonalizm, ten pragmatyzm, który płynie, wcale to nie jest nudne. To nie jest tak, że ja wszystko mam absolutnie ułożone też w życiu prywatnym. Staram się, żeby tak było, ale na pewne rzeczy nie ma się wpływu. Ale naprawdę daje mi to dużo satysfakcji, że mogę w tę grę pograć na własnych zasadach i czerpać z tego jakieś zyski, więc to jest, można powiedzieć, jakaś moja pasja. No bo jeżeli byś był pracownikiem etatowym, to nie miałbyś tak naprawdę żadnego pola, byś był tylko kibicem, który jest wpuszczony na stadion i ma swoje miejsce i może tylko siedzieć i krzyczeć, naprawdę nic więcej. Słuchaj, a tutaj możesz rozgrywać to, nazwijmy to, masz jakieś pole do gry. Współpracuję też z pewną firmą, jedną z największych w Polsce, jeśli chodzi o branżę mediową. Od paru lat mam tam swego rodzaju umowę i absolutnie nie przeszkadza mi to w prowadzeniu moich przedsięwzięć. Nie pracuję też tam dla pieniędzy. Pracowałem tam dla relacji, powiedzmy, towarzyskich, też wnosząc jakąś wartość w tę firmę, ale towarzyskich w tym sensie, że mnie jako freelancera w pierwszych latach działalności przytłaczało siedzenie w domu. Myślę, że wiele osób wtedy zastanawiało się, o co temu gościowi chodzi. No, zarabia pieniądze, siedzi w domu i okej. Ale jak tak nas wszystkich w czasie pandemii pozamykali w tych domach, to ludzie zaczęli wariować i nie każdemu ten tryb pracy zdalnej pasował. Więc ja zauważyłem, że pracując gdzieś, gdzie musiałem pojawiać się w jakichś określonych godzinach w miarę regularnie, plus jeszcze albo po prostu wykonywać jakąś pracę zadaniowo, byłem w stanie być dużo bardziej efektywnym, bo narzucony był na mnie pewien reżim, przynajmniej w tamtych czasach, kiedy ta regularność nie była taką moją mocną stroną. Często twórcy internetowi mieli to do siebie, że kładli się spać na przykład o 5 rano i całe dnie spali, prawda? Więc ja finalnie odpuściłem, nabrałem jakiegoś rygoru i de facto teraz już tego nie potrzebuję specjalnie, ale gdzieś tam jeszcze jestem, choć absolutnie tego nigdzie finansowo nie potrzebuję i zawsze byłem niezależny finansowo i kiedyś takie zdanie wojewódzkiego zaakceptowałem i też ono się wśród wielu dziennikarzy, też wśród Makłowicz, Robert też się taką swoją opinią podzielił, że musiałby być niespełna rozumu, żeby czerpać dochody tylko z jednego dobrego źródła, że woli po prostu mieć to zdywersyfikowane. Ja taką dywersyfikację sobie obrałem za punkt honoru i mam tak naprawdę 4 jakieś źródła, które mi wpływają na to, że sobie mogę robić tak naprawdę co chcę i nie ma takiej sytuacji, gdzie by, powiedzmy, ktoś był w stanie mnie mobbingować i ja bym musiał to znosić. Po prostu od razu zakończę współpracę i mogę sobie robić dalej co chcę, bo jestem niezależny i tyle. Okej, bo Filip, też poznajesz w swoim programie bardzo dużo fajnych osób, nie tylko znanych, ale też i osób, które osiągnęły sukces od zera, zbudowały swoje majątki i jakby takie 3 najważniejsze lekcje, które byś wyniosłeś od swoich widzów, które pamiętasz, jakby można powiedzieć, zmieniły twoje myślenie i pomyślałeś sobie, aha, ten gość ma rację i może faktycznie ja też powinien to u siebie przemodelować. Kojarzysz? Tak. Ja bardzo często miałem takie poczucie, że Warszawa jest taką Mekką dla przedsiębiorców, jest ziemią obiecaną, jest czymś, co powinno być celem każdego biznesmena, żeby w tamtym ekosystemie się usadowić i nawet na emeryturze łatwiej się tam deale będzie robić, bo kwestia dojazdu i tak dalej odpada. A w pewnym momencie zauważyłem, że ja nie mam czasu konsumować tego, co zarabiam. Często pewnie 95% rzeczy realizując dla klientów warszawskich, ale w Krakowie. Sporo też po kraju jednak jeżdżąc. I uświadomiłem sobie za sprawą swoich widzów, których odwiedzam w najbardziej odległych zakamarkach Polski, którzy na swoim podwórku nieraz mają rozstawione fantastyczne pojazdy, nierzadko też helikoptery, o których nie chcą opowiadać. No naprawdę widać, że tam się wszystko zgadza od tej strony finansowej, nawet w czasach pandemii. To uświadomiłem sobie, że duży biznes wcale nie musi być związany z wielkim miastem. Że to często są ośrodki podmiejskie albo jakieś miejsca na peryferiach Polski, dające anonimowość. I w związku z tym właśnie stwierdziłem, że sobie raczej w tym Krakowie osiądę i w sumie tutaj się wychowałem, znam każdy kąt miasta i to jest coś, co mi na pewno pomogło też życie prywatne bardziej ustawić. Kolejna lekcja, którą wyciągnąłem, to poznałem osoby, które
mając po 40 lat albo i więcej, pracują tak jak ja w tym wieku, mając 29 lat i wcale nie zwalniają, kupują kolejne samochody, czasami nie mają czasu jeździć na urlopy. I stwierdziłem, ja tak nie chcę, ja nie potrzebuję mieć Bóg wie jakich dóbr materialnych, mógłbym sporo z nich spełnić, ale wolę budować swoją przyszłość, sporo tych marzeń spełnić, zresztą na nic nie narzekam też obecnie i po prostu wolę jeszcze parę lat pozasuwać, żeby potem mieć takie większe bezpieczeństwo, elastyczność. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której powiedzmy mam 70-60 samochodów w jakiejś hali zaparkowanej jednocześnie albo nie mam czasu pojechać ze swoim dzieckiem, które kiedyś pewnie będę miał, na wakacje, bo cały czas muszę harować, więc to kolejna lekcja płynąca z obserwacji przedsiębiorców. A kolejna jest to, że mamy jednak ograniczoną ilość czasu na tej ziemi, ograniczoną ilość tego czasu i w związku z tym też chcę żyć i chcę sobie kupić rower. W sensie to nie jest żaden wydatek, ale chcę już za jakieś 2 lata, jak już sobie gdzieś tam zamieszkam w swoim bardziej docelowym miejscu, kupić sobie rower, jeździć sobie bulwarami Wisły w tej i we w tej i pewnie to jest jeżdżenie na 2 dni, ale finalnie chcę sobie zacząć spokojnie funkcjonować i nie czuć takiej jakiejś presji wewnętrznej. Zresztą z niej się już wyleczyłem parę lat temu, więc to są też takie lekcje, które wyciągnąłem od przedsiębiorców, a taką podstawową jednak, która zapewnia duże bezpieczeństwo, to jest regularność. I tej cechy trzeba nabrać w swoich działaniach i każdemu, kto gdzieś swoje pierwsze kroki stawia, to tej regularności bym proponował zażyć trochę więcej. Business Rider. Poza twoim programem też no, my się spotkaliśmy między innymi na evencie takim organizacyjnym Rage Race, gdzie byłeś również uczestnikiem. I czy poznałeś tam jakieś osoby, którymi później coś zrobiłeś, na przykład jakieś wspólne działania w swoim biznesie? Czy powiem ci tak, nie było konferencji w moim życiu, czy jakiegokolwiek eventu, z którego by się jakiegoś deala prędzej czy później nie wyciągnęło. I to nie jest tak, że ja na tego typu eventy jeżdżę po to, żeby wszystko na siłę monetyzować. Głównie skupiam się na tym, że mogę sobie miło spędzić czas z ciekawymi ludźmi, a te wszystkie rzeczy dodatkowo wypływają. Natomiast na pewno, ja też wielu tych uczestników znam, wielu z nich to też moi klienci, przyszli, obecni, czy też którzy w przeszłości ze mną mieli jakiś kontakt, więc ja sobie tego typu relacje biznesowe bardzo cenię. Zresztą mam wrażenie, że ta droga poznania wśród przedsiębiorców jest dużo krótsza i niekoniecznie nawet musi się wiązać ze wspólnym balowaniem, tylko z tym, że w podobny sposób podchodziło się do życia. Zmierzam do tego, że każdy z przedsiębiorców, który dorobił się czegoś na własnych zasadach, nie odziedziczył czegoś od swoich przodków, no to jednak ma określony zestaw cech, podobną drogę musiał przejść, też go życie w jakiś sposób wyniszczyło i z takimi ludźmi ja się naprawdę dobrze dogaduję. I to sobie też bardzo cenię na takich różnych eventach motoryzacyjnych, ale też przyjemność odnajduję z po prostu z pojawienia się na zwykłym spocie, na którym ustawiamy się, nie wiem, w towarzystwie maluchów. Super. A to w takim razie, jakie są twoje najbliższe plany na ten 2021 rok? Czy zamierzasz coś zmieniać w swoim programie? Czy zamierzasz, jakieś masz kolejne inwestycje zaplanowane? Czy gdzie chciałbyś być za te 2-3 lata? Zawsze planowałem wszystko na spokojnie i zakładałem wzrosty mniejsze niż te, które się wydarzyły. I tak naprawdę kupując pierwsze mieszkanie już ze 4 lata temu, to miałem takie poczucie, że kiedyś moje dziecko mnie zapyta, dlaczego tato tutaj postanowiłeś się osiedlić, że tak powiem. Finalnie, na tym polu. Tak. Finalnie podejrzewam, że nawet moje dziecko tego mieszkania może do tego czasu nie zauważy, bo już będzie daleko sprzedane i fakty są takie, że na pewno ta rzeczywistość dosyć dynamicznie się rozwija, też w takiej branży działam, więc sobie to bardzo cenię. Ale co bym chciał zrobić w tym roku? No to myślę, że na pewno popracować nad jakimiś własnymi autorskimi produktami, żeby też jakąś wiedzą się ze swoimi widzami podzielić, już taką bardziej merytoryczną, czy to za sprawą moich doświadczeń, ale niekoniecznie, bo mam dojście do wielu osób, które w tym kraju odniosły naprawdę wielki biznesowy sukces, które są na liście Forbesa, które
mają wielkie majątki, to też można powiedzieć, że nieraz udziedziczone, ale potrafią nimi świetnie zarządzać, więc mam w planach jakąś publikację na koniec roku książkową, którą chciałbym się poważnie zająć i mam nadzieję, że w tym roku się to uda. Chodzi mi to po głowie od 2 lat, ale z powodu braku czasu było to niemożliwe, ale pandemia też troszeczkę pozwoliła zwolnić i myślę, że nawet jeśli zrezygnuję z jakichś innych działań komercyjnych na rzecz niepewnego projektu, to chyba się pokuszę i to zrobię. Ja cię wspieram bardzo i kibicuję, bo napisałem też 3 książki i wiem, że początki były trudne, żeby ją napisać, ale później komentarze czy maile od ludzi, którzy mówią, że to i to zmieniło w ich życiu, naprawdę gratyfikują później tą ciężką pracę nad tą książką. Także ja ci kibicuję i czekam na premierę. Także dzięki Filip, że udało nam się wspólnie porozmawiać. Także przypominam, że jeszcze u Filipa na kanale są 2 odcinki razem ze mną, gdzie rozmawialiśmy jeszcze o nieruchomościach, trochę bardziej szerzej, o biznesie, także są dostępne u niego na kanale. Też bardzo Wam dziękuję i jeszcze przypominam background odcinka, który powstał przy współpracy z Danielem. Daniel obiecał, że za każdego widza, który zasubskrybuje jego kanał po naszym 1 odcinku, przeznaczy złotówkę na cel charytatywny. Finalnie zbierało się 30 tysięcy i o kulisach tej akcji charytatywnej opowiadamy też w odcinku. Gdzie poszły pieniądze, komu, dlaczego i ile, wszystko jest u Filipa. Dzięki wielkie. Dzięki.